jadę właśnie do miasta, bo mam jeszcze końcem tygodnia ważne rzeczy do pozałatwiania i po drodze mam sklep Deals, czy jakkolwiek powinnam to wypowiedzieć. Wiem, że wielu z Was ciągle do mnie pisze, prosicie o testy tych kosmetyków z tego właśnie sklepu. Wiem, że jest to ryzyko, wiem, że troszeczkę tutaj gram w rosyjską ruletkę z wirusem, ale pomyślałam, że może to być ostatnia szansa, bo no, nie wykluczajmy tego, że galerie niebawem w ogóle mogą zostać zamknięte. Tak więc korzystając z tej okazji, wiem, ryzykuję, absolutnie Wam tego nie radzę, odradzam, jeśli nie musicie, nie macie ważnych jakichś spraw, nie wychodźcie z domu, zostańcie, zadbajcie o swoje zdrowie, o zdrowie swoich najbliższych i po prostu przyczekajmy ten okropny czas. Chyba jeszcze nigdy nie widziałam galerii tak pustej. Jestem w Bielsku, w Gemini, pod Deals sklepem. Zaraz wchodzę do środka, mam nadzieję, że mi się uda tutaj zrobić jakieś zakupy. Stoję właśnie przed szafą z kosmetykami. Zobaczcie, na pierwszy strzał oczywiście widzimy masę lakierów do paznokci. No ja lakierowa nie jestem, tak więc tutaj sobie absolutnie to odpuszczam. Natomiast no jest tutaj kilka ciekawych produktów. Tutaj mamy nową chyba kolekcję. Tak to wygląda. Mamy bardzo dużo pomadek do ust, różnych kolorów. Jeśli chodzi o cienie, nie ma typowych palet, a jedynie coś takiego. Po 4 cienie to jest max, albo po 2. Tutaj jest coś, co mi się bardzo podoba i muszę to mieć. Tutaj mamy bronzery i to jest coś, co jest chyba najsłabsze, bo te bronzery, może tutaj tego tak nie widać, ale one są pomarańczowe. Tutaj jest rozświetlacz bardzo ładny, taki w kompakcie. No i z tej strony mamy róże. Pomadki do ust. Zobaczcie, ile odcieni. Bardzo fajnie. Tutaj też na pewno sobie coś wybiorę. Mamy nawet podkłady i to mnie bardzo cieszy. Zobaczcie, jaka gama podkładów. Całkiem niezła, jak na no, taki sklep i na produkty do 5 zł. Tych odcieni jest sporo. Najciemniejszy 8. No, wygląda jak taka czekoladka już, taki karmel. Swój odcień będę szukać pomiędzy tymi najjaśniejszymi, czyli Cool Porcelain i Warm Porcelain. Może nawet kupię te 2, żeby zobaczyć. Jeśli chodzi o ceny tych produktów, wszystkie kosztują 5 zł. Nieważne, czy weźmiecie konturówkę, paletę cieni, rozświetlacz, bronzer, czy podkład, wszystko kosztuje 5 zł. Tak więc szybka kalkulacja, wezmę 20 produktów, więc zapłacę 100, więc myślę, że możemy się nawet pokusić o makijaż do 100 zł i chyba też się uda. Tutaj jest coś, co bardzo mi się podoba. Cienie do oczu, one mają aplikator w formie takiej kulki, ale pomyślałam, że mogą też bardzo ładnie wypadać na policzku jako rozświetlacz. Tego cieni tutaj jest całkiem sporo, tutaj zresztą widać i myślę, że będziemy mogli przetestować je właśnie na dwojaki sposób. Jeśli chodzi o pudry, to mamy tutaj tylko i wyłącznie w kamieniu, takie w kompakcie. Najjaśniejszy to jest ten, transparentny i ten właśnie sobie chyba kupię. Korektory niestety tylko i wyłącznie są takie w sztywcie, bardziej do kamuflowania jakichś niedoskonałości niż do rozświetlania pod okiem. Chcę, żebyście to zobaczyli. Jestem jedynym człowiekiem chyba w tym sklepie. Dosłownie jestem tutaj sama. No, robienie zakupów w takich warunkach to czysta przyjemność i z tego powodu się cieszę, ale to tylko pokazuje skalę no, problemu, jaki mamy. Tak więc no, to na pewno jest niepokojące. Zobaczcie, tutaj są maseczki, które znajdziemy też w Biedronce. Świetne są te maski. Odkryłam je dzięki Kasi. Mój ukochany olejek z drzewa herbacianego. Słuchajcie, ten produkt kupowałam będąc w Anglii. Świetnie sprawdza się na wszelkie niedoskonałości. A jeśli macie coś gdzieś, jakieś zaognione miejsca na skórze, naprawdę on przepięknie łagodzi. Miałam różne olejki z różnych firm, ale ta firma był dla mnie genialny i najlepszy. Zobaczcie, są też maseczki firmy Moods, tajlandzkiej firmy, która jest naprawdę bardzo taką dobrą firmą, jeśli chodzi o maski i o ogólnie produkty pielęgnacyjne z wyciągiem ze śluzu, ze ślimaka. Zobaczcie, jak słodko zapakowane, to są kule do kąpieli w formie takich babeczek, w takim pięknym holo opakowaniu. Czekolada z brokatem, która jest właśnie do kąpieli, relaksująca, też za 5 zł. Wow!
wow! No, niesamowity wybór, jeśli chodzi o produkty właśnie takie do kąpieli, relaksacyjne. Przecież tutaj mamy też znane marki. To są, słuchajcie, końcówki kolekcji, albo po prostu kolekcje, które zostały wycofane. Uwielbiam te korektory z Collection. Oj, zbankrutuję dzisiaj. Coś czuję. No, tego się nie spodziewałam. Mamy tutaj też akcesoria do makijażu, pędzle. Za piątaka, za 4 złote, w zasadzie za piątkę. Ale pędzle chyba sobie dzisiaj podarujemy, może w kolejnym filmie. Czy wy widzicie ten pędzel? Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Przeźroczysty z takimi kryształkami w środku. Prezentuje się bardzo ładnie. Chcę wam jeszcze pokazać, zobaczcie, tutaj jest cały zestaw rzęs. W sumie mamy 6 par za 10 zł i jeszcze mamy klej do tego. Niesamowite. Oprócz tego mamy palety Technik, ta 25 zł. Mamy tutaj palety Max & More za dychę. I mamy też paletkę Max & More za 5 zł. Wzięłam jedną z tych palet, tylko bardziej nude. 25 zł. Cała kolekcja. Beauty Blender zestaw, ale piękny, zobaczcie. Za piątaka. No, mój koszyk powoli się wypełnia. Jeśli chodzi o te kosmetyki tutaj, które są z innych firm, dzisiaj sobie je odpuścimy, no bo chciałabym, żebyśmy jednak głównie skupili się na tej marce własnej Makeup Gallery, która właśnie jest marką z Deals. Tutaj mamy spożywkę. Okej. Okay. A nie mówiłam, że jestem tutaj jedynym człowiekiem? Zobaczcie, przeszliśmy cały sklep. Nikogo, żywego ducha. Zakupy zrobione. Tutaj mam całkiem długi paragon. Słuchajcie, 110 zł zapłaciłam, ale wzięłam też trochę rzeczy, których nie potrzebuję tak naprawdę, które bardzo mi się podobały. I też z innych firm, nie tylko z tej firmy tutaj macierzystej. Tak więc no, będziemy mieli co testować, bo mam całą torbę kosmetyków. Także co, jedziemy do domu. W sumie kupiłam 22 produkty. W zasadzie udało mi się kupić wszystko oprócz bazy, bo bazy w ogóle nie było. Tak więc no, ten krok dzisiaj sobie pominiemy. Mam dobrze odżywioną twarz kremem nawilżającym. Oprócz firmy Makeup Gallery kupiłam też kilka innych rzeczy z innych firm, bo po prostu no, nie mogłam się powstrzymać. Między innymi mam tutaj Collection, to jest eyeliner. Zobaczcie, przepiękny taki kobaltowy, niebieski, bardzo ładny, właśnie brokatowy eyeliner. Kupiłam też z Max & More dwie rzeczy chyba. Po pierwsze korektor i tutaj mam paletkę cieni. No i tutaj mam korektor, który będzie wyjątkiem w tym makijażu. Nie kupowałam tamtego w sticku, w sztyfcie, tylko wzięłam ten, bo choć też kosztował 5 zł, to absolutnie konsystencja 10 razy wolę taką w płynie niż takie twarde, woskowe produkty, one kompletnie mi nie pasują i no nie lubię po prostu takich korektorów, więc no tutaj zrobiłam jeden, jedyny wyjątek. Natomiast cała reszta, będziemy się tutaj skupiać na Makeup Gallery i myślę, że to już jest ten czas, żeby zacząć test. Podkłady kupiłam dwa, najjaśniejsze odcienie. Pierwszy Cool Porcelain 1 i Warm Porcelain 2. Wszystkie te produkty są zaplombowane, mają ochronki w postaci takiej folii, więc to jest naprawdę na ogromny plus. No i tak, zobaczmy sobie na ten 1. Bardzo takie kremowe się wydają, nie są jakieś takie bardzo wodniste. Już widzę, że pigment tutaj jest bardzo słaby. Ten jest bardzo jasny, aczkolwiek, czy on jest taki zimny? Nie, on nie ma tutaj jakiegoś takiego beżu. Bardziej bym powiedziała właśnie, że tutaj jest żółć w tym podkładzie. Natomiast jest on faktycznie dość jasny. A dwójka, ten cieplejszy, no tak, ten zdecydowanie już tutaj widać żółć. Nawet troszkę pomarańcz. Ten sam będzie za ciemny, natomiast ten będzie za jasny, więc zmiksujemy sobie, pomieszamy sobie oba te podkłady. Postawię sobie tutaj lusterko, żebym wszystko dobrze widziała. Mokry Beauty Blender i zaczynamy. Najpierw sobie trochę rozłożę tego ciemniejszego i teraz dołożę sobie od razu
ten jaśniejszy. Ja po prostu od razu nakładam na twarz i tutaj sobie miksuję. Dziwne te podkłady są w konsystencji, ciężko mi to opisać. Trochę jakby wodniste, trochę musowe, trochę takie jakby były zważone już w tej tubce, w sensie takie... No dziwną mają konsystencję. Oj, niedobrze, one mi się tutaj ważą gdzieniegdzie. Jakoś tak dziwnie zastygają. O, mama. Nie wiem, co mi się tutaj porobiło, ale on po prostu... w ogóle jakoś ciemnieją na twarzy. Może pędzlem spróbuję. Problem jest taki, że one po prostu się... no jakby ważą już na samej skórze, w ogóle się nie chcą wpijać w skórę. Spróbuję je wtłoczyć takim pędzlem. Może po prostu to sprawi, ten pędzel sprawi, że one się będą ładnie rozprowadzać i nie będą się odczepiać po prostu z twarzy, bo tą gąbką mam wrażenie, że przyciskając, on po prostu mi z powrotem właził w tą gąbkę ten podkład. No jest lepiej, na pewno ten pędzel jest lepszy do aplikacji. Moje niedoskonałości nie zostały przykryte, więc muszę sobie tutaj na pewno jeszcze dołożyć tego produktu. Dołożymy sobie tego jasnego, bo mam wrażenie, że teraz jest ciemniej niż moja szyja. Łapkami jak próbowałam, to też nie bardzo. On też nie chciał się mi ładnie wtapiać. Normalnie tragedia. Nie wiem już nawet jak mam je wtłoczyć. Próbuję jeszcze tym beauty blenderem. Nie. Beauty Blender w ogóle mi ściąga cały ten podkład. Kompletnie robią mi się plamy, on mi zjeżdża. Boję się w ogóle tutaj mocniej pracować, żeby mi z kolei po prostu się nie przemieścił ten podkład. Pół godziny później moja skóra wygląda teraz, jakbym miała podkład na sobie z 10 godzin. A dopiero co go nałożyłam. Słuchajcie, no nie podoba mi się. Dziwna strasznie formuła tego podkładu sprawiła, że on jest dość mocno widoczny na mojej skórze. Niełatwo było go rozprowadzić równomiernie. W zasadzie, czy przykrył moje niedoskonałości? No nie do końca. Ciągle widzę, jak mi przebijają. W zasadzie, no tak jakbym nałożyła krem BB. Coś koło tego. Z tym, że krem BB nałożyłabym pewnie w minutę i jeszcze gdzieniegdzie widzę, że jest nierówno i no, że są gdzieś większe lub mniejsze prześwity. No powiem szczerze, zaczęliśmy bardzo słabo. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej. Trzymajcie kciuki. Przechodzę teraz do korektora. Tutaj mam korektor z Max & More. Ten odcień był chyba w zasadzie najjaśniejszy z tych, które były do wyboru. Też wszystko jest ładnie zaplombowane, pozamykane, więc mam pewność, że no, nikt tutaj tego produktu przede mną nie otwierał. Tak wygląda. Kolorek bardzo ładny, taki bardzo faktycznie neutralny, jaśniutki. Modlę się o to, żeby tutaj był lepszy pigment, bo no, nie ukrywam, mam co zakrywać. Ten produkt bardzo jest kremowy, w zasadzie tutaj pigment już widzę, że nie jest mocny, bardziej taki średni. Na całe szczęście nie jest jak woda i taki całkiem transparentny. Dobra. Wracam do mojego beauty blendera i delikatnie wtłaczam sobie ten produkt. O, widzę już, że bardzo ładnie rozświetla. Szybko się wtopił. No, tutaj nie ma już tego problemu, jeśli chodzi o wtłaczanie gąbką. Bardzo ładnie się właśnie przykleja do podkładu, do skóry. O, i ten produkt na razie jest dobrze. Uff. Zdecydowanie formuła tego korektora jest o wiele lepsza. Bardziej jest taki nawilżający, odbijający światło, więc to co lubię. I teraz powiedzmy z daleka skóra wygląda w porządku. Natomiast patrząc z bliska w lusterko, widzę, że przede wszystkim tutaj w obrębie moich ust ten podkład ciut wygląda tutaj ciężko. I ten mój meszek na twarzy jest dość mocno podkreślony, plus już powoli zaczyna mi ten podkład wchodzić w zmarszczki. Ja wiem, że ja go jeszcze nie zagruntowałam, a ciągle gadam. Zanim zagruntuję właśnie wszystko, to jeszcze mam kilka produktów w kremie, które chcę, żebyśmy sobie teraz przetestowali. Po pierwsze,
Mam kremowy highlighter, czyli rozświetlacz właśnie w kremie, który bardzo ładnie wygląda. On miał chyba dwa odcienie, ja wybrałam Bloom 2, taka bardziej cieplejsza mi się wydawała. No, rozświetlacz wygląda bardzo subtelnie i w zasadzie jest półtransparentny, on nie jest bardzo mocny i wyrazisty. I to jest taka trochę wazelinka, po nałożeniu na łapkę tak wygląda. No, daje taki bardzo subtelny blask, w zasadzie jest bardziej, wygląda ta skóra na mokrą niż na rozświetloną na zasadzie drobinek i brokatu. Dobra, ten produkt sobie na pewno użyjemy i mam jeszcze do konturu taki produkt, podwójne, duo, w odcieniu light 1, czyli najjaśniejszy. Aha! A dlaczego ja myślałam, że to są produkty do oba kremowe? Nie są. Kremowy jest tylko ten tutaj, ten jakby korektor, tak. Natomiast ten produkt jest już pudrowy. Ten produkt do konturu wygląda na ciepły, na bardzo taki pomarańczowy, ale to i tak nie jest nic w porównaniu z tym. Słuchajcie, to jest jak cegła, ale o tym za chwilę, jak przejdziemy, to będziemy sobie gadać. Dobra, patrzę, czy coś jeszcze mam z kremowych rzeczy. Nie, więc dobrze, w takim razie nakładam sobie rozświetlacz. Oczywiście paluszkami wklepię sobie, żeby tutaj nie zrobić sobie kuku. Ja tutaj nie widzę nic, żadnego efektu. No, delikatnie skóra wygląda na taką mokrą. O dziwo, nie naruszyła podkładu. Nie zważyła go, co myślałam, że jest prawie pewniakiem, jeśli chodzi o ten podkład, ale nie. I widzimy delikatnie, mamy tutaj taki połysk, w zasadzie jakby skóra tutaj była wilgotna. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Do takiego strobingu, jak ktoś chce sobie zrobić właśnie skórę taką mokrą, bardzo mocno rozświetloną, świeżą, to myślę właśnie do kremu BB, czy jakiegoś podkładu takiego leciutkiego, ten produkt na górę, jak najbardziej, słuchajcie, no, im dłużej patrzę w lusterko, tym bardziej mi się podoba ten efekt. Tak więc ten produkt jest spoko, bardzo spoko. Teraz przejdźmy sobie jeszcze do tego korektora tutaj i ja tak delikatnie paluszkiem dam sobie go tylko tutaj w tą moją linię łez, bo tutaj zawsze mam, no, taką... Taki cień mi się tworzy, nie za dużo, bo to jest taki właśnie też woskowy, ciężki, kamuflujący produkt. Chcę sobie tutaj delikatnie tylko rozświetlić, a nie chcę, żeby on, broń Boże, obciążył moją skórę. No, ten podkład na razie to jest najsłabsze ogniwo, jeśli chodzi o tą bazę, którą sobie tutaj robimy. Dam sobie jeszcze troszeczkę tego korektora kremowego tu, bo tutaj też mam dość takie ciemne zawsze partie na twarzy. Jak na produkt, który jest dość tani, on tutaj ma naprawdę całkiem fajny pigment. Jest taki bardzo woskowy, więc trzeba go trochę rozgrzać właśnie w paluszkach, ale on bardzo fajnie się przenosi na skórę i faktycznie robi swoją robotę, tak więc no, ja jestem na tak. Dobra, idziemy dalej. Wszystko tutaj jest jeszcze takie bardzo płynne, bardzo nietrwałe i w zasadzie mam wrażenie, że zaraz ze mnie spłynie, jak tego nie utrwalę. Dlatego teraz czas na puder. Tutaj mam puder w kompakcie. Wybrałam najjaśniejszy, 1. Ten puder podobno ma w sobie witaminę E. I puder wygląda tak. W kolor taki bardzo bananowy, jak pudry bananowe. Taki pędzelek będzie odpowiedni. Nie chcę dać też dużo tego pudru, bo już gdzieniegdzie widzę, że ta skóra jest dość sucha sama w sobie przez ten podkład. Więc staram się zagruntować, ale bez przesady, żeby tutaj sobie nie zrobić Sahary albo Gobi, pustyni. No, ciężko teraz wygląda to wszystko na mojej twarzy, przede wszystkim ten podkład. Gdyby podkład był inny, to tutaj byłaby inna bajka w ogóle. Tak mi się wydaje. Twarz zagruntowana, możemy przejść teraz do brwi. Kolejny krok, tutaj mam kredkę w odcieniu Blond 3. Nie wiem, czy tam były w innych też odcieniach, bo ja znalazłam tylko i wyłącznie tą, więc nie mam zielonego pojęcia. Bardzo taki jasny blond i w zasadzie mam wrażenie, że ta kredka jest trochę jakby zielonkawa, w sensie zielonego pigmentu. A nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać i czy kamera to odda.
Natomiast jest też bardzo twarda, no i ten pigment trochę dla mnie tutaj jest po prostu zielony. Wyczyszę sobie brwi i działamy. Oj, coś czuję, że tutaj też będzie robota. Bardzo delikatny produkt, subtelny dla osób w zasadzie, które boją się albo nie potrafią, nie mają wprawy. No to taka kredka będzie spoko, bo tutaj nią nie można sobie zrobić krzywdy. Nie było tak źle, jak myślałam. Dość szybko wypełniłam moje brwi. Natomiast ciut są one za jasne, dlatego będę chciała same tutaj te końcówki przyciemnić sobie delikatnie. Myślę, że tym tutaj brązem z tej palety, to jest paleta cieni do oczu, takich podwójnych, wzięłam dlatego, bo bardzo mi się podobała ta kolorystyka. To jest Nude MAC dwójeczka i mamy bardzo ładny beżowy taki z kolor skóry matowy i mamy matowy brązik, taki bardzo neutralny, a w zasadzie można powiedzieć już, że chłodny. Ta kolorystyka, myślę, jest bardzo uniwersalna i w zasadzie na wiele różnych sposobów można wykorzystać. Właśnie ten cień będę chciała użyć tutaj na brwi jeszcze i trochę jeszcze sobie minimalnie przyciemnię same te końcówki. W zasadzie ten brąz, mam wrażenie, że to jest idealny cień do brwi właśnie, bo on jest taki bardzo chłodny, taki taupe, w zasadzie jak są pomady do brwi dla blondynek, to ten brąz właśnie no, wygląda identycznie jak ten w pomadach. Możemy już przejść do makijażu oczu. Jeśli chodzi o właśnie produkty do oczu, to po pierwsze mam tą piękną paletę Max & More. Tutaj mamy 12 cieni, za piątaka, dosłownie no nie mogę. Niektóre z tych cieni naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Bardzo jestem ciekawa tej palety. Mam oczywiście właśnie tą paletę, którą wypełnialiśmy tutaj sobie brwi i mam też z tej samej serii paletę taką, z tym, że to już jest paleta, która ma w sobie drobinki. O ile tamta była matowa, nie wiem czy to widać, to tutaj jest dużo takich połyskujących drobinek. Fajna paleta do takiego makijażu wieczorowego. To jest odcień Purple Rain 7. Bardzo są takie zgaszone, pudrowe. One nie są bardzo połyskujące, wyraziste. Aczkolwiek pigment tutaj jest i to widać. Mam oczywiście coś takiego. To jest brokat. Zobaczmy sobie też na ten produkt. W odcieniu Gold Glitz 6. To jest produkt, który strasznie mi się spodobał, bo ja lubię właśnie takie, no gdzieniegdzie akcenty, świecidełka. No jest nieźle. Normalnie maluję, tutaj tego brokatu jest sporo, ten pigment jest ok. No ten produkt może być całkiem fajny jako eyeliner. Tak, bardzo ładnie wygląda. Night Fever 6, to jest życie, to jest moc, to jest tak piękny kolor. Na przykład na czarny eyeliner czy cień, zobaczcie. On naprawdę jest śliczny. No i mam jeszcze taki produkt, też nie mogłam się powstrzymać. Glow Up Liquid Eyeshadow i to już jest cień, który jest właśnie taki płynny do oczu. Tak wygląda, opakowanie bardzo ładne. Bardzo takie zbliżone do styli. Ma aplikator taki jak błyszczyki. To jest tak naprawdę brokat, który... No jako toper można by używać tego cienia, bo sam w sobie niestety, ale pigment tutaj nie jest najlepszy. W zasadzie to jest sam brokat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o produkty do oczu. Mam kredkę i to jest też cień do oczu. Oczywiście ona była dostępna w wielu różnych kolorach. Natomiast ja wybrałam taką, wydawała mi się no najbardziej uniwersalna, bo to jest takie stare złoto, antique gold, zresztą tak się nazywa, trójeczka. I tu jest całkiem niezły pigment. Słuchajcie, bardzo fajny produkt jako baza, bo można go, myślę, nałożyć pod inny cień i zrobić sobie fajną, taką mocniejszą bazę na oko, albo oczywiście no, można go używać samego, super. No i mam jeszcze dwa takie produkty, które będę chciała może też przetestować jako rozświetlacze, zobaczymy. To są produkty, które też są cieniami do oczu. Ten srebrny, który mam, to jest Eclipse 1.
najbardziej jasny w zasadzie, no taki typowy srebrny. Zobaczcie, taki jest tutaj aplikator, kuleczka. No jest sztos, jest czadzior. Bardzo mocno błyszczący, bardzo taki połyskujący. Natomiast drugi, który mam, różowy, wybrałam, bo ten mi się najbardziej podobał. Pixie, dwójeczka. No i on już jest subtelniejszy, on już nie jest tak błyszczący jak ten srebrny. Ten jest bardziej taka brzoskwinka, róż, bardzo delikatny, dziewczęcy, no gdzieś delikatnie, żeby sobie dodać właśnie połysku na oku. Przechodzimy sobie do tej palety, bo też jestem jej ciekawa, też chcę dzisiaj na niej popracować. Przesłoczujmy sobie kilka z tych cieni. Ten mi się podoba. No zobaczmy sobie jeszcze tutaj na ten i może na tą mozaikę. Bardzo sypkie te perły, bardzo sypkie, to widać na paluchu. Zgaszone, ten połysk jest niewielki, wyglądają na sypkie i na słabej jakości po prostu, na tanie. Ale się nie poddajemy, próbujemy, zaczynamy makijaż oka od... A nałóżmy sobie tą kredkę w ramach bazy właśnie. Nałożę sobie ją w zasadzie na całą ruchomą powiekę, aż do załamania. Przechodzę do takiego pędzelka i troszkę sobie już te moje granice tej kredeczki bardzo delikatnie rozetrę, żeby tutaj nie było jakichś twardych właśnie granic. Puchaty pędzelek do blendowania, ale ciągle jeszcze w miarę precyzyjny. Przechodzę sobie do mojego brązu, tego ciepłego tutaj i próbuję sobie zaznaczyć moje załamanie. No. Gdzie jesteś? Hello? Jest tam kto? No tutaj pigment jest... Co kot napłakał. To będzie cięższe niż myślałam. Dobra, zmiana taktyki. W takim razie spróbuję sobie wziąć ten brąz z tej palety. Tutaj pigment jest o wiele lepszy i to już widać. Chciałam, żeby było cieplejsze. Tutaj to załamanie, ale to nic. Będzie po prostu takim chłodniejszym cieniem. Podług brwiowy i tutaj powyżej tego załamania spróbujemy nałożyć tego jasnego, cielistego koloru i rozcieram sobie delikatnie te moje granice. Zewnętrzny kącik przyciemnię sobie, spróbujemy tym brązem. No te maty tutaj w tej palecie, no niestety, ale słabe są, słabe. Tu na środek powieki wklepię sobie tego cienia, wewnętrzny kącik zostawiając jeszcze, bo tutaj będę chciała sobie nałożyć innego cienia. Ten cień jest całkiem w porządku. W wewnętrzny kącik nałożę sobie tego z tej palety, tego jaśniutkiego. Pędzelek już taki bardzo precyzyjny, płaski, żeby on mi się nie osypał. O, no i tutaj on wygląda bardzo ładnie. Sam zewnętrzny kącik przyciemnię sobie jeszcze tym tutaj, tym fioletem, bo jest to najciemniejszy kolor, jaki mam. Na oku on wygląda na czarny. Tutaj nie widać w ogóle tego fioletu, szczerze mówiąc, ani tych drobinek. Dość ciężko się pracuje tymi cieniami. One jakoś specjalnie nie chcą się nakładać, nie chcą się łączyć i rozcierać. Podczas rozcierania one tracą swoją intensywność i w zasadzie no, robi się taka plama. Próbuję sobie jeszcze gdzieniegdzie dołożyć, ale no praca tymi cieniami nie należy do najlepszej i do najłatwiejszej. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o to oko, to przy całej linii tutaj rzęs bardzo cieniutką kreskę zrobię tym ciemnym cieniem, bo na niego będę chciała nałożyć tamten eyeliner. Myślę, że użyjemy sobie tego pięknego niebieskiego, bo bardzo on mi się podoba. No i żeby on był wyrazisty, to muszę sobie po prostu przyciemnić, tutaj zrobić ładną bazę, podstawę, żeby on był właśnie widoczny. Przechodzę do mojego eyelinera. Gdybym go nałożyła na jasny cień, no to on nie byłby taki głęboki, piękny. Jak na takie właśnie brokatowe eyelinery, to tutaj naprawdę tego brokatu jest tak dużo, że nie robią się jakieś prześwity, nie robią się jakieś właśnie takie
dziury. Eyeliner wygląda super, naprawdę, natomiast te cienie w ogóle mi się nie podobają. Zrobiło się takie błotko po prostu. One są, te kolory przy pocieraniu, przy rozcieraniu, przy blendowaniu, zamiast z takiego fioletu, czerni, to się zrobił w ogóle jakiś taki, nie wiem, szary. Tu zaczynamy od tego tutaj cienia. Nakładam go sobie dość nisko, zaczynając od zewnętrznego kącika. Przechodzę teraz tutaj do tego mojego brązu. Delikatnie spróbuję sobie go trochę rozetrzeć, ten po prostu fiolet tym brązem. Tutaj w środek nałóżmy sobie, a spróbujmy tego zielonego. A jak szaleć, to szaleć. To jest brokat, więc żeby on... Jest bardzo mokry, więc muszę uważać, żeby on mi się gdzieś nie odcisnął. Tu w sam wewnętrzny kącik chcę nałożyć właśnie, teraz jest czas na ten mój piękny cień, który jest bardzo połyskujący. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Czy z pędzla, czy... Troszkę sobie rozcieram delikatnie te granice, ale ten cień to jest petarda. Tutaj na górę jeszcze chcę spróbować nałożyć tego. Jak szaleć, to szaleć, jak się bawimy, to się bawimy. To wprawdzie jest eyeliner, ale spokojnie można go używać właśnie jako topera na inne cienie i dzięki temu mamy podbity po prostu blask cienia. Bardzo fajnie wygląda zresztą. Oczywiście ostrożnie, nie otwieram za bardzo, za szeroko oka, żeby mi się tutaj nie odcisnęło nic. A ja dalej się męczę tutaj z tym moim cieniowaniem, z tym blendowaniem. Pozwólcie teraz, że poza kamerą szybko wykończę drugie oko, dokleję też te sztuczne rzęsy, też pochodzą z Deals. No i co, wracam do Was i testujemy dalej. Zapomniałam, że jeszcze tutaj mam maskarę do przetestowania. Cała zafoliowana, maskara Ultra Black, jedynka. I to jest maskara, która ma definiować i dodawać objętości rzęsom. Jeśli chodzi o jej szczoteczkę, to taka jest silikonowa. A wygląda ta maskara na dość suchą, szczerze mówiąc. Chcę zobaczyć, jak ona działa, oczywiście jeszcze nie na doklejonych rzęsach, żebym to widziała na swoich naturalnych. Czy ona coś robi, czy nie robi. Jest mi to łatwiej ocenić. Zobaczcie, druga warstwa w zasadzie. I jest spora różnica między tym okiem, a między tym. Ładnie też rozdziela rzęsy. Nie skleja ich, co jest ogromnym plusem. Nałożyłam trzy warstwy. Myślę, że teraz efekt jest naprawdę całkiem fajny. Fajna maskara nie tylko na dzień, na co dzień, do takiego codziennego makijażu, bo jest bezpieczna, bo można sobie, wiadomo, dać mniej i te rzęsy będą subtelniejsze. To teraz dajcie mi chwilę, wytuszuję drugie oko, dokleję sztuczne rzęsy i wracam do Was. Rzęsy w porządku, bez problemu je zaaplikowałam, nawet użyłam tego kleju, który był tutaj w zestawie. Tak więc bez większego problemu, jak najbardziej, myślę, spoko. Wprawdzie no kształt jest jaki jest, bardzo taki teatralny i trochę no bardziej na imprezę niż na co dzień, ale to i tak były najlepsze chyba z wszystkich, które były dostępne. Przechodzimy więc do konturu i do całej reszty. Tutaj mam ten kontur, który jest w palecie, no i mam też ten bronzer. Słuchajcie, był bronzer matowy i bronzer perłowy, taki troszeczkę bardziej no z drobinkami. Wybrałam z drobinkami tylko i wyłącznie dlatego, bo oba były koszmarnie pomarańczowe. W zasadzie to są chyba najgorsze takie prezentujące się produkty, jeśli chodzi o całą tą szafę, bo od razu zniechęcały na starcie. Stwierdziłam, że jeśli już, no to możemy sobie ocieplić po prostu tą twarz trochę. Spróbuję też użyć tego produktu do konturu. On jest zdecydowanie jaśniejszy, no ale oba są dość ciepłe. Na policzki nałożymy ten, a myślę później całą resztę twarzy po prostu ocieplimy sobie tym produktem. Nakładam sobie ten produkt. Ależ one są ciepłe, dosłownie pomarańcz. Będę wyglądać zdrowo. W końcu nikt mi nie będzie mówił, że jestem blada. Trochę mam wrażenie, że robią mi się plamy, ale to nie jest kwestia chyba tego produktu, tylko kwestia podkładu, pudru i całej reszty. Co do rozcierania, do blendowania, no to tak średnio. Nie powiem, żeby najłatwiej się one rozcierały. Przejdę teraz do tego bronzera na podczyszczony pędzelek.
No i spróbuję sobie ocieplić całą resztę twarzy. Już widzę, że ten bronzer ma mniejszy pigment, jest mniej napigmentowany i mniej sypki od tego tutaj produktu. Natomiast kolor w zasadzie wygląda identycznie na twarzy, czyli na pomarańczowy, no taki ciepły bardzo. Wyglądam jak taka dorodna pomarańczka, ale nie jest źle, no nie, nie, na żywo wygląda ta skóra zdrowo bardzo. Dobra, no to teraz molestujemy róż. Tutaj mam róż w odcieniu Soft Blush 1. Były też różne odcienie. Ja wybrałam taki najbardziej zgaszony, bo te inne miałam wrażenie, że są bardzo takie intensywne. A ten wygląda bardzo ładnie. Taki kolor skóry, właśnie taki bardzo zdrowy. Nakładam sobie delikatnie na moje jabłuszka. Wow, no i nie pomyliłam się, ten kolor jest cudowny. Wygląda niesamowicie naturalnie, świeżo, pięknie się wtapia w skórę. Tak, ten produkt zdecydowanie jestem na tak. I już jesteśmy na finiszu, tutaj mam rozświetlacz, który jest Pearl Shimmer, to jest odcień, jedynka, z witaminami E, z filtrami UVA, UVB. No dobra. Już widzę w opakowaniu, że on wygląda na bardzo taki też, po raz kolejny, stłumiony, mało wyrazisty, mało błyszczący. Nie mieni się jakoś specjalnie, na pewno nie tak jak rozświetlacze, do których jesteśmy przyzwyczajeni na rynku. Plus ma dziwny kolor, jest taki jakby brudny róż z fioletem, z brązem. No i tak jak myślałam, on jest bardzo mało wyrazisty. W zasadzie tutaj nie ma połysku. Z tej strony nałożymy sobie ten typowy rozświetlacz, a z tej strony, żeby przetestować i żeby sprawiedliwości stało się zadość, nałożymy sobie ten różowy, rozświetlający cień do oczu. Oj, zło! Nie ma tutaj połysku, jest bardziej taka satyna. Bardzo wszystko jest zgaszone i delikatne. Patrząc na wprost, jest dobrze, bo za bardzo ten produkt mi się nie odcina. Nie widzę go jakoś mega mocno, więc pod tym kątem ok. Natomiast no nie, no. Po co używać coś, co w ogóle jest niewidoczne, co nie daje w ogóle efektu. Z tej strony nakładam sobie tego różu Pixie 2. Spróbuję zrobić to kuleczką. No i on tu już jest bardziej wyrazisty, aczkolwiek też nie ma jakiegoś mocnego blasku. Taki subtelny, bardziej na dzień, delikatny. Myślę, że to widać. I na koniec zostały nam dwa produkty do ust. Tutaj mam matowa taka pomadka do ust, natomiast tutaj mam klasyczna pomadka, szminka. Tutaj mamy numer 23 London. Och, nawet nie wiedziałam, no proszę, sięgnęłam po mój ukochany Londyn. A tutaj mam Burley Nude 6, numer 6. No, taki bardzo ładny róż, taki spokojny, różany róż. Super, bardzo mi się podoba. Ten jest fajny, ten Londyn. Taki bardzo, no, kolor w zasadzie jak moje usta. Aha. Ten kolor dzisiaj nakładamy. Pomadka jest bardzo taka nawilżająca, mokrawa, ale fajna, nie skleja ust absolutnie. Szybko się rozprowadza, pigment tutaj jest taki, powiedziałabym, średni, bo jednak trochę warstw trzeba nałożyć, przejechać kilka razy, żeby tak ładnie właśnie te usta były pokryte, ale jest to bardzo szybka aplikacja. No i makijaż gotowy, tak oto się prezentuje. Cały makijaż kosmetykami za piątaka. W zasadzie myślę, mogę powiedzieć spokojnie, że to był taki makijaż do stówy, do 100 zł. Jeśli chodzi o produkty, które mi się podobają, mam swoich faworytów, ale chciałabym jeszcze troszeczkę poczekać, jak ten makijaż będzie wyglądał za kilka godzin. Tak więc na pewno przyjdę do Was na podsumowanie dnia, pokażę Wam ten makijaż z bliska, no i wydam też mój werdykt i powiem Wam o swoich bublach największych i największych hitach, tak więc koniecznie zostańcie ze mną. No i wracam do Was po całym dniu na podsumowanie. Mam na zegarze godzinę 8, to znaczy, że mam ten makijaż na sobie co najmniej 8 godzin, jak nie więcej. Przetrzymałam ile się dało. Słuchajcie, no nie wygląda to teraz dobrze. Chcę Wam właśnie to pokazać na zbliżeniu. Mój nohal tutaj jest w ogóle goły, ten podkład pozjeżdżał, pozłaził. Zaczynam się błyszczeć, natomiast tutaj też mi się zważył ten podkład.
myślę, że to widać. Jeśli chodzi o oczy, no całkiem ok. Eyeliner bardzo ładnie się utrzymał, te w ogóle brokatowe cienie bardzo ładnie się utrzymały, róż bardzo ładnie. To są chyba rzeczy, które najbardziej mi się podobają z tego makijażu. Myślę, że gdyby nie ten podkład straszny, który tutaj nam już na samym początku zepsuł sprawę, to ten makijaż mógłby wyglądać całkiem fajnie. I na szybciocha. Mam tutaj przed sobą trzy kubki z rzeczami, które są kompletnymi bublami, są absolutnymi hitami i ostatnia kubka jest taka średnia. Zacznijmy od bubli i pewnie się tutaj spodziewacie, nie ma w ogóle o czym gadać. To jest koszmarny podkład, jeden z gorszych, jakie w ogóle miałam okazję nakładać na twarz. Jeśli chodzi o ten bronzer, tak samo, nie podoba mi się, chociaż jest wyraźny, utrzymał się, to nie podoba mi się po prostu to, że on jest taki ciepły, on jest wręcz pomarańczowy. Ten rozświetlacz absolutny bubel, bo on nie robi nic, nie dość, że ma brzydki kolor i taki, no sprawia, że policzek wygląda na trochę brudny, w zależności od światła, jak światło pada. To jeszcze jest mało wyrazisty, mało po prostu błyszczący. Ta paleta cieni też mi się nie podoba. Uważam, że te cienie w ogóle się no, nie chcą łączyć z sobą, nie chcą się budować. Ciężko się pracuje tymi cieniami, są mało wyraziste. Generalnie łatwo sobie zrobić plamę, łatwo sobie zrobić błoto na oku. No nie. Teraz przejdźmy do produktów, które są wow. Naprawdę bardzo fajne. Po pierwsze, ten róż, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, on cały czas się utrzymał. Naprawdę skóra tutaj na policzkach wygląda nadal bardzo świeżo, bardzo ładnie, bardzo promiennie. Ten produkt jest super, absolutnie kolor the best. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, wprawdzie dałam mu bardzo duży taki kredyt zaufania, bo troszkę mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy on, jak on będzie wyglądał, czy on po prostu nie będzie się ważył z innymi podkładami, no bo tutaj jakby gdzieniegdzie, jak on mi się zaczynał ważyć, to zrzucałam winę na podkład. Ale myślę, że tutaj, tak, podkład zawinił. Ten produkt bardzo mi się podoba, fajnie się go aplikuje, ładnie się rozprowadza, skóra wygląda na taką mokrą, świetny, myślę, do strobingu, myślę, że jeszcze nie raz będę do niego wracać. Jeśli chodzi o tą pomadkę, bardzo mi się podoba, kolor jest śliczny, bardzo taki naturalny, pomadka daje taki komfort ustom, że one są takie nawilżone, odżywione, bardzo ładnie się utrzymuje i jak schodzi, to nie robi jakiś plam po prostu. No oczywiście, no tutaj nie mogłoby być inaczej. Ten eyeliner jest kosmiczny i ja chyba pójdę do sklepu jeszcze, jak już będzie sytuacja opanowana i poszukam innych odcieni, bo ten jest petarda i jego jakość jest też świetna. Tak samo ten tutaj cień do oczu bardzo mi się podoba. Będę go jeszcze używać, będę go aplikować jeszcze. O, tak chciałam spontanicznie, a tutaj no właśnie, zobaczcie, jak on ładnie nawet na policzku może wyglądać. Piękny jest. Można go wykorzystać na milion różnych sposobów, a kosztuje tylko piątaka. Tak samo ta kredeczka, ona też jest świetna. Bardzo fajna jako baza pod cienie, albo po prostu jako cień. Kredka ma bardzo dobry pigment, dosłownie sunie jak masełko. Świetna. Porównałabym ją na przykład do tej kredki z Bourjois, tylko że tutaj cena już jest znacznie wyższa. Ten produkt za piątkę, super. Maskara też bardzo fajna, będę ją jeszcze używać do codziennego takiego delikatnego efektu. Nie mamy tutaj jakiegoś mega wow, ale wystarczająco fajnie pogrubia, wydłuża, podkręca rzęsy i przede wszystkim ich nie skleja. No i ostatni produkt to są tutaj te cienie. Te cienie bardzo mi się podobają, dlatego, ponieważ mają uniwersalne, bardzo ładne kolory. Można wykorzystać je naprawdę w każdym makijażu i tutaj jakość też jest jakby o wiele lepsza od tej palety. Natomiast ostatnia kubka to są po prostu cała reszta produktów, które są ok. Nie są jakieś wybitne, nie sprawiają, że moje serce bije szybciej, ale z drugiej strony jak na swoją cenę, ciągle miejmy tutaj na uwadze, że kosztowały tylko i wyłącznie 5 zł. Myślę, że to jest naprawdę niezła jakość i te produkty też są ok. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się być dla Was w jakikolwiek sposób pomocny, przydatny i ciekawy. Dajcie proszę znać, co myślicie o tych kosmetykach, czy której z nich testowaliście i jakie są przede wszystkim Wasze wrażenia. Ściskam Was bardzo mocno, życzę dużo zdrówka, naprawdę, nie dajcie się. No i co, widzimy się niebawem. Mm.